Jak wynika z raportu instytucja roku, tylko dwie firmy ubezpieczeniowe w Polsce oferują swoim klientom usługę wideoczat. Jak zaobserwowaliśmy, jest to usługa, która cieszy się coraz większym powodzeniem, szczególnie wśród młodych klientów. Klienci oczekują od tej usługi szybkiej informacji na temat chociażby procesów związanych z likwidacją szkód, płatności składek czy podstawowymi e, informacjami na temat oferowanych usług czy produktów. Wideoczept nie jest tak popularną usługą jak sam czat, gdzie klient potrzebuje szybkiej i sprawnej odpowiedzi. Natomiast w przypadku komunikacji, tam gdzie ten obraz jest potrzebny, chociażby przy konsultacjach medycznych, jest pole do zastosowania tej usługi. Jeśli patrzymy w przyszłość, wydaje się, że znaczącą rolę zaczną odgrywać takie sposoby komunikacji jak Facebook czy Messenger. Social media już w tej chwili obecne są, chociażby w firmach lotniczych czy telekomunikacyjnych. Trzeba oczywiście przy tym pamiętać, że ma to swoją specyfikę. Obsługa klienta poprzez media społecznościowe jest na pewno szansą, ale i również wyzwaniem, jakim musi sprostać firma chcąca komunikować się w ten sposób. Szczególnie jeśli mówimy to o języku, o szybkości i dostępności pracowników pracowników dla swoich klientów. Plusem takiej komunikacji, szczególnie jeśli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, jest jego transparentność i możliwość dotarcia do dużej liczby odbiorców.